Ziomek, popatrz na ten rzut. W tym momencie. Co ci to przypomina? Oglądałeś już prawdopodobnie kilka razy nowy zwiastun Grand Theft Auto 6 i było dokładnie takie Ferrari, jak tutaj widzisz. Jest to Cheetah Classic w GTA Online, możesz go sobie normalnie zdobyć. I dzisiaj zajmiemy się, przejrzymy sobie samochody wszystkie, a raczej większość samochodów sobie przejrzymy z nowego zwiastuna, które można sobie odblokować, zdobyć w GTA Online i się nimi pobawić. Nie chodzi mi o to, żeby tu hejtować nową grę Rockstara, że kopiują samochody z starej części i wklejają do nowej. Znając Rockstara, na pewno poszli o krok dalej. I tak przy okazji stoimy tutaj przy Buffalo, który również pojawił się na zwiastunie, ale nie każdy może ten samochód dostrzec, bo pojawił się w takim dziwnym miejscu. I zauważyłem jedną bardzo ciekawą rzecz związaną z tymi samochodami, jeśli chodzi o Grand Theft Auto 6. Na przykład w tym Cheetahu, w paru innych, w tych Porsche'ach nowych, co zostało dodane, też zauważyłem jedną ciekawą rzecz, także to wszystko sobie przejrzymy, ale po kolei. Więc mamy tutaj Cheetaha. Cheetaha znamy chociażby z Grand Theft Auto Vice City, te charakterystyczne z tyłu światła. No i jeśli przyjrzycie się tym, w ogóle temu tylnemu zderzakowi, tym światłom z najnowszego zwiastunu, jest to Cheetah, wiadomo, nie? Ale są takie delikatne różnice, które widać już tutaj. Kurde, bo mi postać auto-aimem namierza tam kogoś. Tak, w niektórych pojazdach różnią się też lusterka, do czego sobie zaraz przejdziemy. No i Grand Theft Auto bije na głowy wszystkie, większość wyścigówek na rynku, dlatego że możemy się tymi samochodami w fajny sposób pobawić. Tutaj mówię do osób, które dawno nie grały w Grand Theft Auto Online albo w ogóle... Cholera. Albo w ogóle nie grały. Możemy sobie otworzyć drzwi, a w samochodach, które mają ściągany dach, możemy sobie zdalnie otworzyć ten dach. I tutaj mamy sobie ładny silniczek. Możesz czy ten auto aim wyłączyć. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Grotti. Tak sobie wygląda. Tutaj, no, wnętrza w Grand Theft Auto są kiepskie. Tutaj nie ma nawet o czym gadać. Ta postać w środku siedzi jakoś tak dziwnie i... No ale teraz chodźmy do garażu. Specjalnie skolekcjonowałem większość tych samochodów, które znalazłem na zwiastunie. W sumie brakuje jeszcze dwóch takich, które są bardzo obvious, wynikające z tego zwiastunu. Nie mam Tulipa w tym garażu. Tulip to jest ten taki samochód, co z tyłu przypomina trochę Staliona. No i tutaj zgromadziłem sobie, zobaczcie, Buffalo. To jest podstawowe Buffalo, jeśli chcielibyście sobie zgromadzić w formie zabawy ze zwiastuna wszystkie te samochody, to musicie sobie wejść do sklepu i niektóre kupić, ale Rockstar jakiś czas temu zadecydował, że pousuwa ze sklepu większość samochodów i one będą rotować w tym sklepie, co myślę, że jest zajebistą sprawą. Smutne jest to, że niestety nie możemy kupić sobie wszystkich samochodów, które są w GTA, ale osoby, które mają wszystkie samochody, mogą poczuć się wyjątkowo i to jest zajebista sprawa. Bo do tej pory, o, chodzi mi o to Buffalo, to jest chyba Buffalo tego tej głównej postaci z fabularnego GTA, nie? Które moim zdaniem jest zresztą taką wersją demo Grand Theft Auto. Online jest naprawdę mocno rozbudowane. I tutaj możecie sobie kupić tego Buffalo, on też prawdopodobnie był gdzieś na zwiastunie, to jest tak na marginesie Dodge Charger z rzeczywistości, ale możecie też go zgarnąć sobie z drogi, to jest taka starsza wersja tego Buffalo. Możecie go sobie stuningować i nim jeździć. Samochód jest kiepski do jazdy. Tutaj stoi jakiś taki offroadowiec i jeszcze ten super samochód, ale one nie były we zwiastunie. No i tutaj mamy kolejną furkę. Pewnie nie każdy zauważył, w którym miejscu ona się pojawiła, ale zaraz wam trochę rozjaśnię temat. Zobaczcie sobie, tutaj wchodzimy w pojazd i otwieramy bagażnik. Okej. No i teraz może zajadę sobie w ten sposób pod słońce, żebyście dobrze widzieli w tym miejscu i uwaga, cyk. Także tak, to jest samochód ze zwiastunu, on chyba miał jakiś taki rzut i było go widać z daleka,
Ale tak, to jest furka, którą możecie sobie kupić, możecie sobie ją zdobyć i stuningować naprawdę potężnie, bo mamy tutaj wzmocnione nadwozie, mamy pancerz, dzięki czemu ten samochód jest w stanie wytrzymać nawet jeden wybuch, na przykład od rakiety czy od jakiegoś tam ładunku. Bardzo dobra rzecz. I możemy sobie tutaj zamknąć, więc samochód jest bardzo fajny i polecam go skolekcjonować. Wiesz, ja pokazuję wam te rzeczy zwyczajnie dla zabawy, bo fajnie jest sobie przypomnieć GTA Online, wrócić i zobaczyć, jak tutaj się grało, a przy okazji będzie taka zabawa, bo można sobie skolekcjonować te samochody ze zwiastuna i pewnie pojawią się kolejne zwiastuny w Grand Theft Auto 6, więc będzie można sobie dołączyć do kolekcji kolejne fury, nie? Dobra, no i Cheetaha już sobie patrzyliśmy i tutaj mamy Porsche. I Porsche na zwiastunie pojawiło się w wersji Cabrio, dlatego pójdziemy sobie na górę. Ale to jest mniej więcej ten model, tylko wersję Cabrio mam na górnym piętrze. Idziemy sobie... to do Cabrio dojdziemy sobie później. I teraz, nie wiem czy zauważyliście ten samochód. Nie jestem też do końca pewny, czy to była ta fura, bo ona była widoczna o mniej więcej tak. I nie było tych opcji na dachu, tych świateł, tej klatki bezpieczeństwa i tego chyba poszerzenia też nie było. Ta fura przez chwilę była widoczna w ten sposób i tam stał sobie na niej jakiś tam gościu i jechał, nie? I to jest samochód, który nazywa się Walton, tak? L35 i można go sobie kupić, niestety jest drogi, 1 200 000 kosztuje i ja sobie dodałem tutaj te opcje tuningowe, widzicie te światełka tutaj, nie, takie, czekaj, włączę może, o, one się już włączyły, te długie światła, okej. Dodałem sobie, bo mega mi przypomina tą Toyotę Marty McFly, kojarzycie? Z Powrotu do Przyszłości. Tam była taka Toyota, która stała w garażu, taka czarna. Jak tylko skończę nagrywać ten odcinek, od razu przemaluję sobie furę na czarno, ale w zwiastunie ten samochód był z lakierem takim cukierkowym, błyszczącym, nie? No i może to był inny jeszcze pick-up, bo jest trochę pick-upów w GTA do wyboru, ale bardzo przypominał ten model. Kolejnym samochodem jest Ruiner. Nie wiem, czy zdołaliście rozpoznać i tutaj właśnie jest ciekawa rzecz, ale był tam w tym momencie, co gościu tam się łapał za jaja i było widać fragment tego Ruinera, tą taką tylną lampę i w GTA 6, przynajmniej na tym zwiastunie, te tylne lampy w tym Ruinerze wyglądały nieco inaczej, podobnie, wiadomo, że to jest Ruiner, ale nieco inaczej i tak samo przednie drzwi chyba wyglądały. O, zwłaszcza lusterko, czekaj, ja sobie muszę otworzyć zdjęcie. Różni się wnętrze tutaj, jeśli chodzi o drzwi, ale jeśli chodzi o lusterko, to chyba jest bardzo podobnie. Układ świateł tylnych się chyba trochę różni, tak mam wrażenie, że więcej detali jest. Ciężko było rozpoznać mi od razu tego Ruinera, ale to jest to, tylko po prostu inna też jest ogniskowa kamery. Mógłbym sobie w sumie wysiąść, otworzyć telefon albo tryb zdjęciowy najlepiej. O, to jest prawie 1:1. No i też zobaczcie, że inaczej szyba wygląda. Ja tutaj w tym moim samochodzie nie mam szyby przyciemnionej, więc ona może tam inaczej wyglądać trochę, ale te tylne światła na pewno się różnią. Inaczej są oświetlone. Mniej więcej to samo, nie? Inaczej to oświetlenie wygląda. Ale tak, jest to ten samochód i możecie sobie go sprowadzić do garażu za darmo. On normalnie sobie jeździ po drogach, nie musicie za niego nic płacić. Także większość tych samochodów, które są na zwiastunie, można sobie w ten sposób sprowadzić, ale niestety są też takie, które trzeba drogo kupić. No i nie wiem, czy zdołaliście zauważyć, ale na zwiastunie był też Buchaner. Oczywiście nie w tej może wersji lowriderowej, bo on tam sobie stoi gdzieś z boku. Prawdopodobnie też jest przetuningowany, bo jest na zlocie samochodowym. Ja tutaj zrobiłem sobie z niego lowridera i można go też przerobić w ogóle w inny sposób, jakbyś chciał. Nie ma żadnego problemu. Ciężko poznać, czy na zwiastunie jest obniżony, czy nie, ale jest. I można go sobie odebrać i chyba też go można zgarnąć z ulicy. Ewentualnie można go kupić w warsztacie. Teraz sobie zobaczymy. Tak, możecie sobie go kupić za 29 000 dolarów. To jest bardzo małe jak na GTA.
I on sobie tutaj jest, możecie z niego zrobić sobie lowridera lub nie, lub po prostu skolekcjonować. Tutaj tak na marginesie też możecie kupić sobie Banshee, do którego za moment przejdziemy, bo Banshee to też jest ciekawy model akurat w tym GTA. No i jak mamy sobie lowridera, to nasza postać trzyma na zewnątrz łokieć, jak jedziemy sobie wolno. Bardzo fajny smaczek i tych smaczków w GTA dla prawdziwych petrolheadów jest sporo, więc jeśli nie lubisz się strzelać i lubisz sobie pojeździć samochodami, no to naprawdę można się fajnie pobawić w Grand Theft Auto też pod tym względem. Dlatego ta gra zbiera tak dużo miłośników, nie? No bo każdy znajdzie coś dla siebie, co może tutaj robić. Ciekawe, czy wiecie, w którym miejscu, w którym momencie pojawił się ten samochód. Chciałbym wam dobrze pokazać tył. Jest to Hellfire? A jak on się nazywał? Hellfire Gauntlet. Gauntlet Hellfire. On nie miał tej takiej hardkorowej tutaj maski, tak? Ale mniej więcej to. Przywróciłem do standardu te tylne światła, cały ten tył. No i mamy wersję jak ze zwiastuna i możemy sobie, można powiedzieć, że grać w Grand Theft Auto 6. Żeby można było zrobić tą wersję z Grand Theft Auto 6, wszystkie te mody były i można było, można zrobić 1:1 wersję, poza tą potężną tutaj maską, tak, z wystającym silnikiem. Natomiast ja sobie to dałem, bo wygląda fajnie. No i od jakiegoś tam czasu muscle cary w Grand Theft Auto Online mogą stawać na tylne koło. I w dodatku ten samochód ma jeszcze jedną taką ciekawą funkcję, bo może stać i palić koło w miejscu. Może uda mi się to zrobić, poczekaj. O, prawie mi wyszło. Jak jest mokro, to on może to robić bez żadnego problemu. Normalnie stoi dęba, kręcą się z tyłu koła, wiesz, leci dym i chłop nie jedzie do przodu, tylko stoi na tylnych kołach. Śmieszne to jest. Tym samochodem nie da się prawie wcale jeździć w linii prostej. On zawsze zarzuca tą dupą, jest strasznie mocny, więc na pewno będzie to tylko auto zlotowe. Bardzo fajne opcje tuningowe ma, jeśli chcecie sobie go porobić jakoś tam fajniej, ale to jest taki samochód ze zwiastuna, nawet postarałem się kolor dobrać. I dalej mamy Corvetta C8, którą miałem przyjemność też niedawno jeździć w Las Vegas na torze wyścigowym, ścigać się. Bardzo fajny samochód w rzeczywistości, ale też i dobry samochód w Grand Theft Auto. Udało mi się go też w miarę chyba zrobić tak jak tą wersję ze zwiastuna, chociaż jego tam ciężko widać, bo widać go gdzieś tam z oddali. Tak, postarałem się jakiś taki kolor dobrać i w sumie wyszła taka, no, fabryczna korwetta, nie? Ja miałem ją jakoś przetuningowaną mocno, ale jak właśnie miałem to takie doświadczenie na torze tym samochodem, to kompletnie nie chcę tego samochodu przetuningowywać jakoś tak śmiesznie. I tak myślę sobie, że w Grand Theft Auto 5, Grand Theft Auto Online, Grand Theft Auto 6 naprawdę znajdziecie, jeśli lubicie samochody, znajdziecie coś dla siebie, dlatego że to jest motoryzacja tutaj ukazana w takim krzywym zwierciadle, ale to krzywe zwierciadło jest przyjemne do oglądania, wiesz. Modele nie są odwzorowane 1:1, ale dzięki temu licencja nie ogranicza producenta gry do tego, żebyśmy mogli sobie ten samochód zdetonować albo jakoś tam zniszczyć, tak? Jak mamy Forza Horizon 5, no to tam nie możemy jakiegoś większego uszkodzenia zrobić poza wgnieceniami i otarciami. Tutaj możemy samochód całkowicie zniszczyć. Te samochody, te modele tutaj w Grand Theft Auto w niektórych przypadkach wyglądają nawet lepiej niż ich pierwowzory z rzeczywistości. Więc jest to naprawdę gratka dla pana motoryzacji. Przykład, ktoś przerobił Vipera w rzeczywistości na Banshee z GTA. Czaisz to? Tak mu się podobał Banshee, że przerobił sobie w rzeczywistości Banshee z Vipera. Mimo że Banshee bazuje właśnie na Viperze z Grand Theft Auto. I tutaj mamy kolejny samochód. Jego nie było na zwiastunie, był jego przyjaciel, którego mam na piętrze wyżej, wersja czterodrzwiowa. Tutaj natomiast jest tak przetuningowany, on też dostał pakiet tuningowy.
bardzo fajny samochodzik. A tutaj mamy Porsche, o którym wam też wspominałem. Bardzo fajny samochodzik, więc nim sobie wyjedziemy teraz. Te Porsche'y, które zostały dodane do Grand Theft Auto, łącznie z Suprą, tam w którejś tej aktualizacji, gdzie dodawali te wyścigi uliczne. Bardzo fajna aktualizacja, tak swoją drogą. Te samochody, które wtedy dołączyły do Grand Theft Auto, one były naprawdę wykonane na mega wysokim poziomie. I ta Porsche'a jest jednym z takich samochodów. No, jak na Grand Theft Auto to wygląda ładnie. Mamy tutaj ruchomy tylny spoiler. Możemy sobie opcjonalnie dodać jeszcze, nie wiem czy tu będzie widać, takie turbosprężarki na wydechu, jeśli chcemy. Jeśli nie chcemy, nie musimy tego montować. I to jest taki detal, na którego mało kto nawet zwróci uwagę. No i jak wspomniałem, jest to wersja cabrio i znowu Grand Theft Auto bije na głowy niektóre gry wyścigowe, dlatego że możemy sobie ten dach w każdej chwili zdalnie nawet opuścić, albo możemy robić to... What the hell? Gościu, psujesz mi cały feeling! Mój samochód! Co on robi? Ja pierniczę, no ja się tu delektuję widokiem mojej fury. Specjalnie dobrałem dla widzów taki wygląd, a tu mi przyjeżdża jakiś gnój i robi burdy. Tak, ale widzicie, tutaj spoiler nam się podnosi w zależności od tego, jak szybko jedziemy. Możemy sobie spalić kapcia, pyk. Mamy piękny widok w kokpicie. Absurdalnie mało miejsca z tyłu na cokolwiek. Chyba, że na jakąś małą torebkę z Lidla czy coś. Ale tak, mamy wersję cabrio tej Porsche'y, która pojawiła się we zwiastunie. Nie widziałem jakichś specjalnych różnic między tym samochodem, a tym, który pojawił się w zwiastunie. Mówię, no te samochody naprawdę wyglądają świetnie z zewnątrz, ale w Grand Theft Auto 6 one mogą się zmienić też i wewnątrz. I mogą w ogóle, będzie można je jakoś deformować, tak? To by było coś nowego w Grand Theft Auto, w serii w ogóle. No bo do tej pory to masz taką sztywną bryłę, możesz zniszczyć, wiesz, karoserię, ta karoseria może odlecieć, ale poza tym nic się samochodem nie może zrobić, wiesz, jak w Bimendi Drive chociażby, że możesz samochód pociąć na kawałeczki, nie? Tutaj tego nie ma, ciekawe czy w Grand Theft Auto 6 coś takiego będziemy mogli z autem zrobić. No i dobra. To pięterko sobie skończyliśmy, idziemy na górę. W ogóle powiedziałem wam o samochodach, ale tak naprawdę przygotowałem też inne pojazdy. Bonusowo zajrzymy sobie też do śmigłowców, ale o tym za chwilę. Więc tutaj mamy ciekawą furkę, nie wiem czy też zauważyliście w którym momencie ona się pojawiła. Mamy tutaj ten taki charakterystyczny kwadratowy dach. To jest standard, nie tunigowałem tego samochodu. On kosztuje nieco ponad 200 tysięcy dolarów w grze, więc naprawdę niewiele jak na standardy Grand Theft Auto. Tutaj samochody byle jakie potrafią kosztować po 1 200 000, 1,5 miliona, tak. I zobaczcie sobie z przodu. To już chyba wiecie. A jak nie wiecie, to macie na ekranie. Tak to wygląda. Też możecie sobie tą furkę kupić. I nazywa się Vapid Chino w klasie Muscle. Możecie sobie ją kupić, tą furkę, w Bieda sklepie. Nie jest to jakiś wyjątkowy samochód, raczej jest od tego, żeby go skolekcjonować i mieć ze zwiastuna. No i idziemy sobie do drugiego brata Mercedesa, który wygląda sobie tak, też pojawił się na zwiastunie. Ja tak patrzę, że niewiele go widać, w sumie chyba ma grill. Tutaj grill widzę, że mam jakiś lakierowany, a na zwiastunie wygląda tak, jakby miał chromowany ten grill. Ale to jest ten samochód, Shafter V12 Benefactor. Taki sobie o jest, ma tam kilka opcji tuningowych. Jest to taka wersja czterodrzwiowa tego samochodu, co wam wcześniej pokazywałem. Ale był normalnie na zwiastunie. Przez chwilę się tam pojawił tylko kawałek, wiesz, przodu, nie? No ale był, to był. Pokazuję wam. Możecie go sobie też skolekcjonować. W ogóle możecie sobie zrobić taki oddzielny zupełnie garaż tylko dla tych samochodów ze zwiastuna z Grand Theft Auto 6. I tutaj znowu mam Buffalo, bo myślałem, że nie znajdę Buffalo na drodze, ale finalnie znalazłem na drodze. I tutaj mamy Bobcata. Bobcat chyba się nazywa ten samochód. I co do tego nie jestem do końca pewny, dlatego że na zwiastunie samochód pojawia się, taki pick-up się pojawia właśnie z takim poszerzeniem z tyłu. W sumie on ma inny kolor. Ja tutaj wybrałem ciemny, a to jest chyba jakiś taki złotawo-pomarańczowy albo coś takiego. Okej. Bagażnik otwiera się w porządku,
ale to chyba nie jest do końca ten model. Jeśli macie jakiś inny pomysł, to walcie w komentarzach, jestem ciekawy, czy znajdziecie coś bardziej podobnego w Grand Theft Auto Online. Dobra, ale ja myślę, że Bobcat chyba jest dosyć blisko, nie? Też ma te takie wystające z tyłu nadkola. No i kolejnym samochodem jest właściwie Banshee, o którym wam już mówiłem. No i tutaj mamy Banshee w dwóch wersjach. Pierwsza wersja, jeśli gracie na konsoli Xbox Series albo PlayStation 5, to możecie sobie przetuningować specjalnie ten samochód. Wtedy on jest szybszy niż inne samochody. To się nazywa tuning HSW. I tutaj możecie jeszcze u Benego przetuningować sobie Banshee. Takie poszerzone jest. Chyba nie jest dużo szybsze od standardowego i bardziej rzuca dupą. Natomiast to Banshee po tuningu w HSW jest takie bardziej przyczepne, ma wyższego VMAXa. No i postanowiłem tutaj zrobić taki kolor dokładnie jak ze zwiastunu, albo bardzo zbliżony z tym takim białym paskiem na dachu. I tak się można pobawić tutaj jeszcze w GTA Online, nie? Pozdobywać sobie właśnie te takie ciekawsze furki ze zwiastunów. I tutaj macie sobie Banshee. No i jeszcze w sumie zauważyłem, jak teraz przeglądałem sobie tak na szybko zwiastun, że jest jeszcze jeden samochód, który przyszedł mi teraz do głowy i nazywa się Outlaw. No i tutaj mamy coś, co udaje Mavericka z rzeczywistości. Bardzo fajny samochodzik tutaj w GTA i nie wiem, czy zdołaliście go zauważyć, ale to jest przy tej sekwencji z kąpielami błotnymi, on tam sobie jest w tle, tak, sobie jest ta babka, tutaj pokazuje język, tam z tyłu coś, co przypomina Monster Trucka, ale nie do końca. I z tyłu, zanim ten Monster Truck tam przejedzie, widać przez chwilę właśnie ten samochód, czyli Outlaw. Bardzo szybki, zwrotny, świetny na tereny. Fajnie się jest nim pobawić, w ogóle terenówkami dobrze się tutaj jeździ, także zdecydowanie wam polecam zgromadzić sobie samochody. I w sumie to tyle z samochodów, które zauważyłem na zwiastunie. Więcej nie znalazłem albo nie rozpoznałem i nie byłem pewny, tak samo jak z tym Bobcatem, nie? Ale te takie chyba najciekawsze udało mi się zgromadzić, no i całe to jedno piętro żem tutaj zapełnił tymi autkami prawie, że więc sporo udało się rozpoznać, niektóre miałem zduplikowane, tak? Ale fajna taka zabawa, bo miałem motywację do tego, żeby sobie powrócić do GTA Online i mimo, że już prawie żygam tą grą, dużo czasu tu spędziłem, to fajnie było sobie tu powrócić i pokolekcjonować te samochody, pokolorować sobie je na ten kolor, co są ze zwiastuna. A teraz pójdziemy sobie robić bonus, bo w zasadzie myślałem, a pokażę wam na jednym odcinku samochody, na drugim pokażę wam jakieś tam pojazdy latające, ale okazuje się, że tych pojazdów latających z tych, które ja mam, jest niewiele ze zwiastuna, które mogę wam tutaj pokazać w GTA Online, więc sobie od razu zobaczymy bonusowo jeszcze Maverick. Mavericka nawet nie kupowałem, sobie go pojedziemy, może z lotniska zgarniemy albo gdzieś tam. Ale jakbyście sobie chcieli kupić swojego Mavericka, no to możecie go pokolorować na kolory z Grand Theft Auto 6 ze zwiastuna, który się ostatnio pojawił. I nie polecam wam go kupować, chyba że naprawdę bardzo chcecie skolekcjonować te samochody ze zwiastunu. No bo w sumie co tutaj w GTA Online jeszcze jest do roboty, nie? A w sumie będzie coś do roboty, bo będzie duży update niedługo. Tutaj ten Maverick stoi, a jak nie stoi, to możecie sobie wejść do sklepu i go sobie kupić. Tu jest 780 tysięcy, możecie sobie go kupić. Jest bardzo wolny do latania, ale fajny. No i jeszcze możemy sobie kupić Super Voltio za 2 miliony. I jeszcze możemy kupić sobie Sea Sparrow. Sea Sparrow jest bardzo fajnym śmigłowcem, więc go sobie tutaj pojawimy. Aha, pojawił mi się, kurde, tutaj. I cyk. I chcę wam tutaj powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że te samochody czy pojazdy ogólnie przechodzą z poprzedniego Grand Theft Auto, czyli Grand Theft Auto Online do Grand Theft Auto 6. To nie są dokładne kopie. Z mojej perspektywy, jak gram praktycznie od małego dzieciaka we wszystkie części Grand Theft Auto, które wychodzą, poza jedynką i dwójką, w jedynkę kiedyś tam grałem, tak zauważyłem, że te pojazdy się zmieniają. No weźmy sobie na przykład Stallion, tak? Porównaj sobie Stalliona w Grand Theft Auto 3 do Stalliona w Grand Theft Auto Online. Kompletnie inaczej samochód wygląda, prawda? A tutaj mamy Sparrow,
To jest taki samochód bojowy, całkiem niezły, zwinny, no i możemy lądować nim na wodzie. Ale jak są duże fale, to jest ryzyko, że mogą go pożreć, więc trzeba na to uważać. Mamy tu rakiety, nie mają oczekiwania przy strzelaniu i mamy ich nieograniczoną ilość. I w sumie tylko rakiety. Na samym początku zwiastuna pojawił się też autobus. I nie jest to dokładnie ten autobus, ale też możecie go sobie zdobyć tutaj w GTA, tylko nie możecie mieć go jako swojego pojazdu. Musicie go wezwać przez tak zwanego Pegasusa. Tutaj macie Pegasus, możecie sobie zadzwonić i go sobie sprowadzić i odebrać i nim sobie pojeździć. Tam były jeszcze, są jeszcze do kupienia inne takie autobusy większe, miejskie. Za bardzo się różniły od tej wersji ze zwiastuna, więc postanowiłem sobie darować. Ale ten autobus wydaje się być całkiem podobny do tego z Grand Theft Auto 6 ze zwiastuna. A tamte są takie, wydaje mi się, pozostałe, że są takie już bardziej nowoczesne. I ostatnim pojazdem z naszego zestawienia, który dla was przygotowałem, jest Super Volt. I on tam w pewnym momencie się pojawia na niebie, leci sobie gdzieś tam i możecie sobie go normalnie kupić i mieć w swoim hangarze. To prawdopodobnie był ten model, ale chyba jest jeszcze mniejsza wersja podobna do tego, którą się dostaje razem z Super Yachtem, nie? Tak na marginesie, Super Yacht też tam się pojawił i też możecie go sobie kupić tutaj, ale jest to najgorsza inwestycja, jaką można zrobić w Grand Theft Auto. Lepiej zamienić to na kilka naprawdę zajebistych furek soczystych niż na takie dziadostwo. Ale to moje zdanie, róbcie z kasą i czasem co chcecie. I tak wygląda moje zestawienie. Tych samochodów jest tam więcej na tym zwiastunie. Nie wszystkie udało mi się rozpoznać, a niektórych po prostu nie mam w garażu i nie można ich kupić. Takich jak Tulip. Tulip to jest taki samochód podobny do Staliona, nie? Jest tam wyeksponowany dość mocno w sumie. Pojawia się tam w pewnym momencie. Ale jeśli nie wiecie, jaki to jest samochód, to jest właśnie Tulip. Możecie go sobie też kupić i skolekcjonować jako samochód z Grand Theft Auto 6. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Zapraszam was na kolejne. Trzymajcie się, na razie. Cześć.